Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie spotkania, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. Oxford United zmierzy się z Norwich. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Nie ma co liczyć na to, że rzucą się odważnie na rywali. To nie w ich stylu, Jacku. To prawda, zwykle cofają się za linię piłki całą drużyną i zostawiają rozgrywanie rywalom, licząc na jakąś przypadkową bramkę. Ale dopóki są wyniki, to kibice nie narzekają. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Fasnacht. Max Arons. Shane Duffy. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Ashley Barnes. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w twojej mocy, a koniec końców i tak pada bramka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Harris. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Ashley Barnes. Fasnacht. Czy trafi? Gol! Proszę Państwa, no to mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą 2 goli. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić.
Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewien. Dwa do zera, gramy dalej. Brown. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. McLean. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Max Arons. Tak się powinno stopować ataki rywala. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Przejęte podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Czy trafi? Gol, proszę Państwa! No to mogą teraz uspokoić ten mecz. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Piłka dla drużyny przeciwnej. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle, chce to wykorzystać. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Brown. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Szkoda tego kontrataku. Wystarczyło to trochę lepiej rozegrać. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Może być zaraz groźnie. I proszę Państwa, gol! Jeszcze jeden i uda im się wyrównać. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić.
Aktualny wynik to 2-1. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. McLean. Piłka poza boiskiem. Gra wznawiana od bramki. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Harris. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Harris. To już jest chyba ich ostatnia akcja. Jeszcze chcą powalczyć o wyrównującą bramkę. I rywal zostaje w tyle. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Daleka piłka z rogu. Uwaga, to nie koniec akcji. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. I dolicza teraz 3 minuty. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Da im teraz remis. Proszę Państwa, gol! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. Trzeba było szybciej wybijać piłkę. Mieli sporo czasu, by zażegnać niebezpieczeństwo. Gwizdek i zaczęło się. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Czy trafi? Gol, proszę Państwa! No to mogą teraz uspokoić ten mecz. Może być zaraz groźnie. I proszę Państwa, gol! Jeszcze jeden i uda im się wyrównać.
I rywal zostaje w tyle. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz... Da im teraz remis. Proszę Państwa, gol! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to...